Witam w magazynie jesiennym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o świętach jesiennych. Jesienne święta dzielą się na dwie grupy. Są święta polskie, tradycyjne polskie, i święta internetowe, nowoczesne. Święta polskie. To jest 1 listopada. To święto zadumy, święto wspomnień. Święto wspomnień. Odwiedzamy wtedy osoby, które od nas odeszły. Spotykamy się z rodziną. Można kupić sobie takie słodkie rzeczy. To zależy też od regionu. No i 11 listopada, święto odzyskania niepodległości, bardzo ważne święto. Ważne dla każdego Polaka. Wtedy odczuwamy taką tożsamość narodową. Są też święta internetowe. Na przykład Dzień Chłopaka. To jest święto typu prezentowe, jednopłciowe. Można dostać prezent. Ja dostałem. No to jest święto wszystkich chłopaków. Cieszymy się z chłopaków. Jesteśmy zadowoleni, że są na świecie chłopaki. Takie zabawne święto. Też inne święto internetowe. Halloween. To straszne święto, ale to tylko zabawa. W tym święcie można na przykład wysyłać komuś jakieś kościotrupy na Facebooku, szkielety. Ostatnio są popularne takie szkielety, co szkielet z trąbką. To typowy jest. Poranek dwójki, za chwilę minie 8:10. Ziarno sztuki, ogród nadziei. To nazwa aukcji charytatywnej, która od 2004 roku wspiera osoby zmagające się z chorobami nowotworowymi. W Halloween chodzi o to, że to jest taka zabawa, to jest takie wesołe, straszne święto. Trudno mi powiedzieć, jak, o co chodzi, ale można się przebrać za coś, za szkielet, można się przebrać za ducha, straszyć się nawzajem, zrobić sobie taką zabawę straszną, obejrzeć straszny film, obejrzeć jakiś straszny filmik na YouTubie.
chyba jest tak, że to jest mało popularne święto w Polsce, bardziej w internecie, dlatego to święto internetowe. Halloween się straszy, można się straszyć, przestraszyć, można wystraszyć kogoś, można przestraszyć przyjaciół albo przestraszyć rodzinę. To raczej się przyjaciół straszy, rodziny nie rozumieją.